Mnie osobiście najbardziej fascynuje, to nie będzie wykład historyczny w żadnym sensie, co mnie fascynuje w wielu książkach artystycznych, to jest ich permanentna zmienność oraz cechujący je często przewrotny sposób kamuflowania tożsamości. Pozornie książki artystyczne są łatwo identyfikowalne, ponieważ określone są dość rygorystycznymi zasadami strukturalnymi. Przypominają książki i te właściwości przypisane są temu bardzo dziwnemu przedmiotowi, jakim jest książka, której definicja znowu byłaby niezwykle trudna i moglibyśmy zrobić konferencję osobną na temat, czym w gruncie rzeczy jest książka, czy jest przedmiotem, czy czymś jeszcze innym. W każdym razie książka artystyczna nawiązuje do tego, co jest książką, a więc respektuje pewne zasady i z tych zasad jednocześnie drwi, podszywając się pod różne formy, które związane z ideą książki, od formy książki często odchodzą. Naruszając przyjęty i usankcjonowany tradycją porządek rzeczy, książki artystyczne nie czynią rewolucji, która by zmieniała w sposób radykalny świat. Nie przewracają tego świata do góry nogami. Tym bardziej, że obcując z nimi właściwie tracimy pewność, gdzie powinny być nogi, a gdzie jest głowa i gdzie jest góra, a gdzie dół. Książki artystyczne fragmentaryzują przestrzeń i czas, podważają kanony narracji, wprowadzają reguły, których specyfika spełnia się i wyczerpuje w obrębie indywidualnych, pojedynczych tytułów. Próby przenoszenia tych reguł, które są zmienne, na inne przypadki, nawet jeżeli one bardzo dobrze odpowiadają pewnym przypadkom, ale próba uniwersalizacji tych reguł nie spełnia się. Te reguły wyczerpują się i spełniają w obrębie pojedynczych tytułów. I w żaden sposób, nawet jeżeli je rozpoznamy i zaprzyjaźnimy się z nimi, mamy poczucie, że rozpoznaliśmy, na czym one polegają, próba ich zastosowania do lektury innych książek artystycznych okazuje się najczęściej chybiona ze względu na ich, tych reguł, nieadekwatność. Powoduje to konieczność przywoływania każdorazowo nowych, niekonwencjonalnych narzędzi interpretacyjnych, które pozwolą dotrzeć do zaszyfrowanych przez autora w konstrukcji, treści oraz fizycznych cechach wolumenu, metafor i znaczeń. Czytanie tych książek wymaga szczególnej uwagi i wyobraźni, ponieważ pisane są w języku hybrydowym, który drwi sobie z ograniczeń gatunkowych i jest swobodnym konglomeratem wyrażeń zaczerpniętych zarówno z szeroko pojmowanej literatury, jak i z retoryki sztuk wizualnych. Tekst nie jest w nich opisem dopełniającym obraz, a obraz nie pełni w nich funkcji ilustracyjnych. Niekiedy do ich pełnej lektury angażowany jest albo musi być zmysł dotyku, i związane z dotykiem rozmaite odczucia sensualne. Kiedy indziej będzie to powonienie, zapach albo słuch. W rezultacie ta co najmniej dwuznaczna, płynna tożsamość książek artystycznych z trudem poddaje się problemom jakichkolwiek systematyzacji i analiz metodologicznych. Stąd też zapewne są bardzo częste spory, polemiki i różnego rodzaju nieporozumienia wśród badaczy problemu książki artystycznej dotyczącej klasyfikacji, badacze bardzo lubią klasyfikować, oraz stosunkowo uboga jest lista przekonywujących merytorycznie opracowań
czy też rozpraw poświęconych książce artystycznej. Jej fenomen jest bardzo słabo obecny w literaturze o książce. I to nie tylko jest polskim przypadkiem, na całym świecie jest tych opracowań stosunkowo mało, mam na myśli dobrych opracowań. Bardzo często myli się książki artystyczne z wydawnictwami bibliofilskimi o atrakcyjnej szacie wizualnej, które adresowane są do kolekcjonerów, drukowane na wyszukanym papierze, pięknie oprawione, bogato ilustrowane, z oryginalnymi odbitkami, sygnowanymi nazwiskami cenionych artystów. Mówimy wówczas o pięknej książce, o książce unikatowej, natomiast nie są to cechy książki artystycznej. W Polsce praktycznie pionierską taką publikacją była książka Piotra Rybsona, wydana w 2000 roku pod tytułem Książki i strony. I oprócz tej książki nie ma w języku polskim praktycznie żadnego naukowego opracowania, które w całości i w szerokim ujęciu poświęcone byłoby zagadnieniom książki artystycznej. Są różne eseje, mniej lub bardziej wnikliwe artykuły, wstępy do katalogów, pojedyncze rozdziały w książkach omawiających aktualne tendencje w literaturze, poezji wizualnej bądź sztuce współczesnej. Wydana jest antologia tekstów o literaturze młodszej siostrze książki, literaturze młodszej siostrze książki artystycznej i literatury z kręgu grupy OULIPO. Są książki o sztuce książki, nie ma natomiast poważnej krytycznej rozprawy traktującej o wielowątkowych aspektach książki artystycznej. Istnieje taka książka, która nie jest wydana. Jest to rozprawa pani doktor Moniki Polak, Polska książka artystyczna 1960-2010, studium porównawcze z pogranicza literatury i sztuk wizualnych. I to jest najbardziej komplementarna i najbardziej wyczerpująca książka, która niestety ciągle nie może znaleźć wydawcy. Znam ją bardzo dobrze i z pełną odpowiedzialnością poleciłbym każdemu wydawcy jej wydanie, ponieważ byłem recenzentem tego doktoratu i tą książkę bardzo uważnie kilkakrotnie przeczytałem. Literatura o książce artystycznej, badania książki artystycznej potrzebne są dla usankcjonowania jej obecności w świecie z pogranicza literatury i sztuki. Dla sztuki i praktyk artystycznych nawet najbardziej przekonywujące systematyzacje nie mają jednak istotnego znaczenia. Powody, dla których artyści sięgają po takie czy inne formy artykulacji, wynikają bowiem przede wszystkim z idei i treści tego, o czym chcą artyści mówić, co chcą przekazać. Wybierają zatem te środki, które wydają się najbardziej właściwe. Taką właściwą dla pewnych idei i pewnych treści formą wypowiedzi okazała się właśnie książka.